Witam Państwa bardzo serdecznie na moim wykładzie poświęconym sposobom, jakie wynaleźli internauci na zabezpieczenie swoich praw autorskich przed nieuprawnionym kopiowaniem. Pokrótce postaram się przedstawić kwestie not copyrightowych, ponieważ to pytanie często do mnie wraca wśród moich zarówno klientów, jak i znajomych, czy rzeczywiście istnieje obowiązek zamieszczenia tego i co to właściwie daje. I bardzo krótko tylko zaadresuję zagadnienie oświadczeń, które pojawiają się na Facebooku, które rzekomo mają chronić treści, które tam udostępniamy, przed także nieuczciwym kopiowaniem. Okej. Zmienia mi się? Nie. Jak wygląda nota copyright? Każdy pewnie ją widział. Zwykle składa się z trzech elementów. Znaku copyright, czyli tego C w kółeczku, nazwy podmiotu prawa autorskiego, wskazanie roku pierwszej publikacji utworu. Te noty w internecie mogą urosnąć do monstrualnych rozmiarów i czego tam nie ma czasami, więc jest wiele wariacji na ten temat. Czasami na przykład można się spotkać z dodatkiem All Rights Reserved, czyli wszystkie prawa zastrzeżone, co powinno wzbudzić w nas pytanie, gdzie one są zastrzeżone, bo tak naprawdę w Polsce no to nigdzie ustawa o prawach autorskich przewiduje ochronę z samego tylko faktu ustalenia, nawet nie ukończenia dzieła, tylko jego ustalenia pewnego w pewien sposób zmaterializowania idei, pomysłu, i nie potrzeba żadnych formalnych czy innych, spełnienia innych kryteriów, aby tą ochronę otrzymać. I w tym momencie warto sobie zadać pytanie, skąd w takim razie wziął się ten zwyczaj umieszczania not właśnie czy na utworach, czy także właśnie na stronach internetowych. I spoglądając na to tak jakby w takim szerszym kontekście światowym, takim aktem, który dał właśnie podwalinę pod tego typu zastrzeżenia, była konwencja o prawach autorskich podpisana w Buenos Aires 11 sierpnia 1910 roku, która wprowadzała wymóg właśnie zamieszczenia zastrzeżenia All Rights Reserved po to, aby inne kraje, które także wymagały spełnienia pewnych formalności, już uznawały ten utwór opatrzony takim zastrzeżeniem za spełniające te wymogi formalne. Dotyczyło ono jedynie obu Ameryk, więc nie miała jakby wpływu tutaj na kontynent europejski. Kolejną konwencją była powszechna konwencja o prawie autorskim, podpisana 24 lipca 1971 roku w Paryżu, która to właśnie ona wprowadzała wymóg zamieszczenia noty copyrightowej składającej się z tych trzech elementów, czyli C w kółku, nazwy podmiotu oraz pierwszego roku publikacji. A kolejna konwencja berlińska, była o krok dalej. Przyznała prawa autorskie utworom niezależnie od spełnienia wymogów formalnych. Do tej konwencji także przystąpiły Stany Zjednoczone, które w tamtym momencie do objęcia prawami autorskimi utworów wymagały spełnienia pewnych warunków formalnych i zamieszczenia tej noty copyrightowej, co w momencie, kiedy Stany przystąpiły do tej konwencji, spowodowało, że nota copyrightowa i znaczenie tak naprawdę spadło do zera. Jeżeli chodzi o Polskę, co to jest pewną ciekawostką, zanim zaczęła obowiązywać ustawa z 1994 roku, w poprzednich ustawach był wymóg oznaczenia autorstwa przewidziany wyłącznie dla fotografii. Ten wymóg był realizowany poprzez zamieszczenie zastrzeżenia na kliszy fotograficznej, jak na pierwszej odbitce. Co ciekawe, w momencie wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy, jeżeli na takich zdjęciach nie zostało zamieszczone to zastrzeżenie, to prawa autorskie do tego zdjęcia nie odżywały. I teraz przejdziemy do najważniejszej części, czyli jakie obecnie znaczenie ma nota copyright. Tak naprawdę ma znaczenie czysto informacyjne. Informuje nas o tym, do kogo należą majątkowe prawa autorskie do tych utworów opisanych notą. Pokazuje nam to, może wskazać nam autora,
do kogo należy się zgłosić, jeżeli chcemy użyć treści zamieszczonej na tej stronie internetowej czy innego utworu. I ma oczywiście aspekt psychologiczny. Pokazuje, że osoba dysponująca majątkowymi prawami autorskimi chce ich bronić, jest do tego zdeterminowana i być może uda się potencjalnych naruszycieli odstraszyć od tego. Jeżeli chodzi o grunt właśnie na przykład w Stanach Zjednoczonych, to mimo tego, że nie ma już tam wymogu do takiego formalnego zamieszczenia noty copyrightowej, Urząd do Spraw Praw Autorskich wskazuje, że jej zamieszczenie daje jakby lepszą sytuację procesową w przypadku ewentualnego procesu osobie, która taką notę zamieściła, ponieważ naruszyciel wtedy nie może zupełnie bronić się tym, że nie wiedział, że dane utwory są objęte prawami autorskimi. A teraz szybciutko przejdę do takiej drugiej kwestii. Co jakiś czas właśnie w internecie czy na Facebooku pojawiają się różnego rodzaju oświadczenia mówiące o tym, że to ja jestem dysponentem praw autorskich do mojej treści, tylko ja mogę wyrazić na to zgodę. I jeżeli zamieszczam takie oświadczenie, to na przykład Facebook nie może korzystać z tych treści. Co niestety jest tutaj, mimo szczerych chęci osób, które te oświadczenia zamieszczają, nie może mieć tutaj jakby skuteczności. Ponieważ w momencie, kiedy rejestrowaliśmy się na Facebooka, zaakceptowaliśmy regulamin. Ten regulamin przewiduje, że udzielamy Facebookowi na szczęście niewyłącznej, bezpłatnej, światowej licencji na treści, które opublikowaliśmy, na treści, które mogą być objęte nie tylko prawami autorskimi, ale także prawami własności intelektualnej, czyli także dużo szerzej. Więc niestety takie oświadczenia nie mogą mieć racji bytu, nie mogą osiągnąć swojej skuteczności i skoro już i jakby wyłączyć tej zgody, którą udzieliliśmy wcześniej. Jestem bardzo szybko, krótkiego podsumowania. Jestem zdania, że warto mówić o prawach autorskich, o tym, jak one funkcjonują, ponieważ kiedy obserwujemy właśnie internet, tutaj podałam dwa przykłady, to praktyka internetu i tego, co myślą sobie internauci i osoby publikujące, korzystające z internetu, zupełnie rozmija się z tym, jak naprawdę prawo autorskie funkcjonuje i jakie te osoby, twórcy mają prawa i z jakiej ochrony mogą korzystać. Dziękuję za uwagę.